Yo, zaczynamy! Kolejny raz. Jedziemy sobie, nie wiem co w ogóle robię w tej grze. Walczę non stop z chciwością swojego organizmu. Co ja mam zrobić? Uciec 2 minuty. Także nie wydaje się to ciężkie. Przynajmniej teoretycznie. O nie! Kurde, mam zrobić to w 2 minuty. Ja się bawię jak matka z łobuzem, bez kitu. Chciałbym sięgać tam, gdzie EMP nie sięga. A mi tak nigdy to nie wyjdzie. Z tym pieprzonym kasztanem. Nie ma szans. Ja muszę to na początku zrobić. Patrzcie, same klony w tej grze. Mamy srebro, ale my srebra nie możemy, więc... Kurde, jak mi wyjdzie to, to chowamy się do kryjówki i tyle. Super, wyszło. Chyba, że będę miał naprawdę... po drodze coś. No to nie o to chodzi. Nie mogę do tyłu jechać, na pewno. Nie mogę jechać do tyłu, bo się to skończy źle. Na razie nic nie widzę takiego. Dobra, niech mi mapę zaraz... niech... A, nie. Ale widzicie, dużo punktów zdobyłem bez tego. Także w sumie nie trzeba się tylko spuszczać na tym. Pierdzielimy to ryzyko. Boję się ich. Mamy 126 tysięcy. Ludzie. Mogę sobie też ulepszyć od razu ten samochód za 126 tysięcy. A to powinno dużo dać. Speed kamera 46 z 84, czyli naprawdę już całą mapę przeszedłem. No trochę słabo to świadczy o grze. Jeśli tak jest. Ogólnie to strasznie forzowato to wygląda. Nigdy nie grałem w Need for Speed World, a wy co możecie powiedzieć, bo to jest z 11 roku. Naprawdę, tak być musiało. Ostatnio mało chyba gadam odnośnie takich luźniejszych tematów, a skupiam się tylko na grze. No może dlatego, że ta gra jest taka wkurzająca i ciężko jest mi znaleźć jakiś taki, wiecie, czas, żeby móc sobie pogadać. No, na pewno. W poprzedniej serii grałem po prostu i dużo częściej były takie rozmowy i można było na luziku sobie pograć. Tutaj ten gameplay rzeczywiście jest bardziej absorbujący. Mamy 140 tysięcy i mamy opcję na jeszcze jedno. Czy chcemy zaryzykować? Jestem kretynem, więc... chcę.
Lol. No nie mogę. A stracę te 140 tysięcy i tyle będzie. Co? Wy widzicie, co się dzieje? Nie mam kupa. Nie mam kupa. Ja widzę tej gry. Skąd ja wydobyłem takie w ogóle dźwięki w swoim głosie? Śpiewałem pieprzonym sopranem, jestem jebanym zerem. W następnym odcinku robimy policję. Nie podoba mi się to wszystko. Nie podoba mi się to wszystko, bo bardzo dużo straciłem. No ale to dlatego, że jestem też pieprzonym, greedy śmieciem. Mam dość tego Rivalsa. Męczy mnie psychicznie, fizycznie, umysłowo, duchowo, spirytystycznie, chemicznie. W każdym razie. Mam nadzieję, że to będzie mój jedyny raz z tą grą, bo ja nigdy nie zamierzam już to grać. Ram. A, miałem zmienić sobie parę rzeczy. Miałem ulepszyć samochód. Tak, tylko za co, kolego? To sobie rzeczywiście ulepszyłem. Chcę go po prostu zaciukać. Kurde! Uciec? Dzięki. Ja chcę uciec i sobie coś do samochodu kupić. Tylko za 30 tysięcy to ja rzeczywiście poszaleję. Wow. Jestem sam sobie winny, wiem o tym. Sam sobie jestem winny. Wszystkich bólów i żali. W następnym odcinku właśnie, żeby zrobić tą równowagę, zrobimy policję. Bo tak robiłem w Hot Pursuit, że grałem ileś czasu policją, ileś czasu tymi i tak dalej, żeby to wszystko poszło na ten sam poziom. Tylko kurde, jak tutaj 21 rank mogę wbić i patrzę, jakim ja lamusem jestem, to ja myślę, że ta część może mi zająć trochę dużo. Czy ja chcę kupić sobie wreszcie jakiś nowy samochód, czy chcę ulepszyć tego grudza? Bo mnie nie stać, bo jestem biedakiem. To za co ja kupię? O, tu jest fabuła, zapomniałem zupełnie o tym, że tutaj cokolwiek jest takiego. Jestem zdziwiony. Jestem naprawdę zdziwiony, ludzie. Tu jest fabuła. Także tutaj tego argumentu nie mogę użyć, że tu nie ma niczego, bo tu jest. Słaby mam humor, powiem wam szczerze, na myśl o tej grze.
Ale ogólnie Rivals nie miał aż takich tragicznych ocen. Wydaje mi się, że moje zdanie jest dużo bardziej krytyczne niż średnia opinia potencjalnego gracza, który grał w Rivals. Medium. Chciałbym coś zobaczyć jeszcze, jak już tu jesteśmy. Game setting. Patrzcie, subtitles można zrobić. No i myślę, że to by mogło załatwić też czytelność. Car select. Mamy benza SLS. Czy ja chcę to? Czemu tu 911 jest powyżej? Nie rozumiem niczego związanego z balansem tej grze. A, to był z 15, dobra. Czy ja chcę... Czy ja go chcę? Nie chcę. Patrz już, patrzcie, już Gallardo będzie. A Gallardo jest wyżej. Rozumiecie coś z balansem? Bo ja nie. Nie chodzi mi o ogólno pojęty balans, ale balans w porównaniu też do innych części, bo po prostu nie istnieje i nie jest spójny. A, tu można sobie wybrać. Czaję, można sobie wybrać. Tu mieliśmy zmienić przede wszystkim. Ja jeszcze chcę je pojeździć tym śmietnikiem. Stunt mine. Nie. Zastanawiam się, czy jak będę miał drugi samochód, to czy na niego też mogę zmieniać sobie to wszystko, wiecie, o co mi chodzi. Czy kupuję raz yellow? Car personalization. O, to jest performance. Ja brałem w top speed wszystko chyba bardziej. Kurde, patrzcie, jaka bryka będzie teraz. Tylko to jest zarezerwowane stricte dla tego samochodu, więc przy innym będę musiał i tak nadgonić, nie? Dobra, co ja wybrałem sobie? Trzeci level hita. Hot Pursuit, tak? No i dobra, bo mam teraz pościgi zrobione. Dobra, czyli będziemy musieli te buildy po prostu zmieniać. Myślę, że aż tak źle nie będzie. Ale ta część może mi trochę zająć. Aha, czyli wyścig po prostu z tymi. Koptech. No trzeci poziom to na pewno osiągnę. Bo ja osiągam i siódmy. Także po prostu wybierajmy takie, które są dla nas dobre. Szczerze nie wiedziałem o tym. Ale człowiek się dopiero uczy tej gry, jakby nie patrzeć. Te miny działają jak spike, jak rozumiem, tak? N2O. Potem po prostu się pościgamy chyba z policją. Tak, róbmy po prostu po najmniejszej linii oporu, żeby nie podejmować ryzyka, które naprawdę nie jest mi totalnie potrzebne. I myślę, że wtedy wykrzesamy z tej gry trochę więcej przyjemności niż frustracji. Nie trafiłem.
Ale i tak jest dobrze. I tak dobrze jest, że ta gra przynajmniej przyzwoicie działa, nie w 30 klatkach, jak to fabrycznie było. A jak nie wiecie, jak to zrobić, to zapraszam was do pierwszego odcinka i drugiego, gdzie udało mi się okiełznać tą grę. To wejdą. Trzeci level hita, dobra. Ja ostatnio opony wszystkie straciłem, to się naprawdę przestraszyłem. To mi zaraz jakiegoś shockwave'a zrobi. Au. Au. Au, au, au. To jest! Swoim tym dostałem? Nie. Nie tam pojechałem. Nie tam pojechałem. Nie wiem, czy go dam radę jeszcze dogonić. W sumie, tak grając w Rivals bez Hot Pursuit, to tak właściwie dużo tracimy. Hot Pursuit dużo tłumaczy. Haha, załatwiłem go. Kurde! To jest splash damage po prostu, tak? Nie można tak robić. Szkoda, no i to traci cały potencjał. Takiego stuprocentowej pewności, że i tak trafimy. 4 km mam jechać. Goniłem dzisiaj trochę tego Rivalsa, bo nie grałem w niego przez 2 tygodnie i... Kurde, mam poziom 8 XD. XD. Przynajmniej mam pewność, że to wygram. Nic mnie nie ściga przynajmniej. Oni EMP zaraz użyją, na pewno. A bank będzie zaraz EMP jakieś. Nie mogę! Tutaj dzwoni telefon, a ja nie mogę gadać.
Kurde! Nie mogę nawet escape kliknąć. Dobra, uciekamy. Starajmy się nie zabić i będzie fajnie. Widzicie, jakie progresy robimy? Progres jest taki, że żyjemy. Wow. 170 tysięcy, kurde, pierwszy raz coś mi się w życiu udaje. Aha, tu mogłem sobie wybrać, a ja tak to zmienię. Mamy 8 poziom obławy. W następnym odcinku zaczynamy to ze strony policji i tyle, żeby zrównać trochę poziomy. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i... aż się kurwa spociłem. Nara.